Tegoroczne 23 Dni Norwidowskie to między innymi happening w wykonaniu młodzieży 12 Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Alei Róż oraz na Placu Centralnym w Nowej Hucie. To również koncert znakomitej polskiej piosenkarki i aktorki Natalii Sikory, która wydała płytę pod tytułem Absurdustra, próba Norwida. To także spektakl w reżyserii Aleksandry Kowalczyk i wykonaniu grupy teatralnej Arste działającej przy Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida. Spektakl inspirowany twórczością poety. Kto jeszcze? Ulotki? Ale pachnie ta ulotka, o Boże. No to dobra, kto? Bierzemy udział po raz drugi w tej akcji pod tytułem Happening Norwidowski. Staramy się przez uważną lekturę tekstów docierać do głębi i istoty przekazu patrona. Jednakowoż też można próbować form lżejszych poprzez kontakt z interpretacjami muzycznymi najbardziej znanych tekstów Norwida, albo też tak jak tutaj dzisiaj przez rozpowszechnianie wybranych myśli i słów, które są nośne, uniwersalne, ponadczasowe. Ja bardzo się cieszę, że możemy tak celebrować naszego patrona szkoły i że mamy zaszczyt uczestniczyć w tych dniach norwidowskich. Jesteśmy na Placu Centralnym i piszemy, rozpowszechniamy poezję, twórczość Norwida. Przyszliśmy tutaj na event, żeby uczcić pamięć tego wspaniałego poety i chcemy przypomnieć wszystkim ludziom, że to był naprawdę wspaniały człowiek. Rozdajemy ulotki, pocztówki. Myślę, że to fajna sprawa, żeby jednak dużo ludzi przypomniało sobie o tym człowieku. Od anioła do szatana ta dziecina gnana szczwana, kiedyż trupem padnie, kiedyż trupem padnie. I niemowląt już nie będzie psalmujących jak łabędzie, kiedy śmierć je kradnie, kiedy śmierć je kradnie. I ramiona młodociane, bezimienny puch odziane dziejów nazwą śmieciem, dziejów nazwą śmieciem. A sto wiosen razem błyśnie dla zrodzonych na umyślnie, skoro my odleciem, skoro my odleciem. Są łzy, co głazy kruszą, a słowa nozdrzami duszy najtwardszy lód osuszą. Norwid z Niemenem w niebie płaczą. Wybaczą. Cóż to za kraj, gdzie jednako wszyscy gdaczą? Cóż to za kraj? Bo to życie to balast na fale. Niech żyje Pan, drugi raz nie zagroża nas. Cała akcja dzieje się na dworcu w momencie, kiedy pociąg spóźnia się 3 godziny i wszyscy muszą tam siedzieć i marznąć, więc myślę, że to jest taka rzeczywistość bardzo mocno polska, bardzo mocno realna. No i okazało się, że wiersze Norwida bardzo idealnie do tego pasują i każda postać może coś o sobie tymi tekstami powiedzieć. Także myślę, że to w poezji Norwida jest bardzo niesamowite, że one nadal zachowały swoją aktualność. Ławki, krzesełka tutaj, które mamy, koszmar, twarde, niewygodne,
No, że tak powiem, rzeźba pośladków to nic, te treningi mogę zapomnieć w ogóle. No tak, toaleta nie działa, bo jest mróz. No do tego towarzystwo to jest w ogóle jakaś inna bajka. Zaraz zobaczycie w tle ludzkie dramaty przez takie wielkie D. O, jest krew, pot, łzy, tutaj. O, panienka. Proszę mnie nie tracić! Co za miejsce! Oszukał mnie, zostawił, jeszcze muszę to tkwić! Udało mi się tutaj zebrać takie dziewczyny, taką wspaniałą grupę. To są dziewczyny, które mają dosyć duże doświadczenie sceniczne, są bardzo otwarte i bardzo kreatywne i to jest bardzo ważne przy takiej pracy, którą ja lubię w teatrze, czyli przy improwizacji, bo ja tak tworzę spektakle. Amerykańscy naukowcy wynaleźli nowy sposób. On składa się z trzech zasadniczych etapów. Pierwszy. Musi pani podjąć decyzję, że truskawki należą do pani. Drugi etap. Sadzimy truskawki. W pełni księżyca. Trzeci etap. Punkt 6.30. Wychodzi pani do truskawek, podlewa je pani i wykonuje jeden utwór muzyczny. Tak, droga pani. Nie fałszujemy, truskawki tego nie lubią. Przepraszam bardzo. Tak. Ja bardzo przepraszam. Czegoś pani nie zrozumiała, mogę powiedzieć. Ale czemu pani to robi? No czemu pani to robi? No właściwie to z serca. No że to, że ze wsi, tak? Że ze wsi, tak. To można się naśmiewać. Nie, droga. Oczywiście. Nie, ja by... Od razu zaczynacie reagować, jak tylko ten szum usłyszycie.